Gdy cierpimy na jakąś przypadłość i z jej powodu przyjmujemy leki, musimy liczyć się ze skutkami ubocznymi owych środków. Niektóre lekarstwa powodują zwiększoną produkcję i wydalanie moczu, co dla osoby cierpiącej na nietrzymanie moczu jest szczególnie uciążliwe. O problemie mówi profesor Włodzimierz Baranowski. Niektóre leki, które używane są w leczeniu innych schorzeń, pacjentka musi przyjmować, no niestety mogą powodować nasilenie dolegliwości. Takimi lekami powszechnie używanymi to są leki, które wywołują zwiększoną produkcję, wydalanie moczu. Używane na przykład w leczeniu choroby nadciśnienia. Zresztą inne leki używane w leczeniu nadciśnienia również mogą powodować nasilenie objawów nietrzymania moczu. Ale ponieważ zasadnicza choroba wymaga leczenia, w związku z tym pacjentka jakiegoś dużego wyboru tutaj nie ma. Należy tylko uświadomić, że może to nasilić objawy nietrzymania moczu i ewentualnie modyfikować pewien sposób podawania, czyli jeśli na przykład leki powodują to, że pacjentka 5 razy w nocy wstaje, żeby się wysiusiać, no to może lepiej, żeby ten lek na noc nie był podawany, tylko podawać go w jakichś innych odstępach czasowych. Oprócz tego szereg innych leków używanych w leczeniu innych schorzeń, w leczeniu między innymi oprócz nadciśnienia, pewnych zaburzeń psychicznych, one również mogą indukować czy zwiększać ryzyko wystąpienia nietrzymania moczu. Leki używane dosyć powszechnie w leczeniu infekcji czasami również indukują nietrzymanie moczu albo powodują nasilenie objawów.